Konfederacja opublikowała ostatnio kolejne nazwiska liderów list wyborczych. Największe emocje wzbudziły dwie osoby. Syn Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pan Jakub Banaś, oraz Anna Siarkowska, która jeszcze przed chwilą była częścią obozu Zjednoczonej Prawicy. Zacznę od pana Jakuba Banasia, który ma wystartować z list Konfederacji z drugiego miejsca w okręgu warszawskim. Syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pan Jakub Banaś, jak się okazuje, ma całkiem wolnościowe i wolnorynkowe poglądy, które zaprezentował podczas konferencji 19 lipca. Trzy rzeczy, trzy cele mi przyświecają w tym, żeby wejść do polityki, żeby kandydować. Pierwsze to ustawa Wilczka 2.0, której celem będzie odchudzenie państwa, po to, żeby państwo było silne, sprawne i efektywne. Żeby to było państwo minimum, które działa dobrze i sprawnie. Oraz buduje i chroni to, co jest naprawdę istotne, jest dobrem wspólnym, wysokocennym, czyli wolny rynek. To jest mój pierwszy postulat. Drugi to, jak Sławek wspomniał, rozliczenie PiS-u. Dlatego, że to jest formacja, która kradnie, kłamie i korumpuje, i to na skalę przemysłową. Trzecia rzecz, trzeci bardzo istotny postulat związany z tym drugim dotyczy właśnie Najwyższej Izby Kontroli, dlatego tutaj dzisiejsza konferencja prasowa. Mianowicie ta instytucja pokazywała przez ostatnie 3 lata wszystkie te patologie, natomiast potrzebuje konkretnego narzędzia, żeby rzeczywiście miała istotny wpływ na ten system. Tym narzędziem są uprawnienia prokuratorskie na takiej samej zasadzie, czy podobnej zasadzie, jak ma IPN, czyli pion prokuratorski w Najwyższej Izbie Kontroli. Wtedy niezależne sądy będą mogły same decydować o materiale zgromadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli, a nie upolityczniona prokuratura, która jest zbrojnym ramieniem partii rządzącej. W tym przypadku głównym problemem jest fakt, że prokuratura postawiła panu Jakubowi 7 zarzutów karno-skarbowych. I tutaj zaczyna się właśnie kontrowersja, bo nie dość, że pan Jakub z zarzutami chce dostać się do Sejmu, prawdopodobnie po to, by uzyskać immunitet, to jeszcze parę lat temu sama Konfederacja domagała się wszczęcia postępowania karno-skarbowego wobec ojca pana Jakuba, Mariana Banasia. W październiku 2019 roku Jakub Kulesza poinformował, że Konfederacja domaga się dymisji prezesa NIK oraz wszczęcia postępowania karno-skarbowego wobec Mariana Banasia. Domagamy się natychmiastowej dymisji prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a po drugie domagamy się wszczęcia postępowania karno-skarbowego przez byłych podwładnych pana Banasia względem pana Banasia, który na antenie telewizji publicznej przyznał się do nielegalnej optymalizacji podatkowej, do unikania opodatkowania i tym samym do uszczuplenia majątku Skarbu Państwa. Teraz się okazuje, że takie zarzuty nic nie znaczą, bo pewnie są to zarzuty czysto polityczne, które mają zaszkodzić prezesowi NIK. Przy okazji, Konfederacja tweeta z grafiką o dymisji Mariana Banasia już usunęła. Widocznie zarzuty zarzutom nierówne, a punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W mojej opinii mega żałosne zachowanie. Ten jeden ruch Konfederacji wywołał właśnie ciekawy efekt i poszukiwanie przez twitterowiczów innych tego typu tweetów. Nie został jeszcze skasowany na przykład ten tweet. Buta, arogancja i zwykła bezczelność zaczynają dominować u naszych rządzących. Polityk PiS Jacek Sasin bez cienia wstydu stwierdził, że szef NIK Marian Banaś jest człowiekiem potrzebnym Polsce. W kontekście całej afery Banasia te słowa to całkowity skandal. Dlaczego Konfederacja w ogóle dogadała się z panem Jakubem Banasiem? Strategia jest podobno taka, żeby razem z nim i z jego ojcem, prezesem NIK, na poważnie zacząć rozliczać PiS. Konfederacja tym jednym ruchem odcina się od Prawa i Sprawiedliwości i gwarantuje walkę z całą Zjednoczoną Prawicą. Ta narracja miałaby nawet sens, gdyby nie dzisiejsza konferencja prezesa Ruchu Narodowego i posła Konfederacji pana Krzysztofa Bosaka, podczas której przedstawił dwójkę na listach Konfederacji w okręgu siedleckim, panią Annę Siarkowską. Lista w okręgu siedleckim będzie mocna. Anna Siarkowska będzie rywalizować o ewentualny drugi mandat. Pani Anna Siarkowska weszła do Sejmu w 2015 roku z list Kukiz 15. 2 lata później opuściła to ugrupowanie i wstąpiła do PiS.
W maju 2022 roku wstąpiła do Solidarnej Polski. Oczywiście jej wstąpienie do Ruchu Narodowego nie powinno dziwić, bo na początku swojej kariery politycznej działała w Młodzieży Wszechpolskiej oraz Lidze Polskich Rodzin. Wydaje się więc, że przynajmniej światopoglądowo pani Anna pasuje do Konfederacji. Jak jednak wyglądało jej głosowanie nad m.in. ustawami wprowadzającymi socjal? Dekoder Plus – za. Dopłata do zakupu telewizora – za. 14. emerytura – za. Waloryzacja 500+ – za. Ustawa Tanie Paliwo autorstwa Konfederacji – przeciw. Głosowanie nad odebraniem Grzegorzowi Braunowi immunitetu – za. Poseł Siarkowska głosowała wbrew instrukcjom klubu PiS, a razem z Konfederacją, w takich sprawach jak Piątka dla Zwierząt, jak Lex Hoc i inne ustawy wprowadzające segregację sanitarną, a w ostatnim czasie obłudne przepisy dotyczące tak zwanej komisji do badania rosyjskich wpływów. Wiele osób twierdzi, że ten transfer to świetna wiadomość, ponieważ pani Anna w czasie pandemii mówiła głosem Konfederacji. Tak. Pan Janusz Kowalski też mówił wtedy głosem Konfederacji, a jednak na jej listach się niestety nie znalazł. Moje działania związane są z tym, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia, czyli ze zdradą ideałów przez Prawo i Sprawiedliwość, z odejściem od tych postulatów, z którymi szli przecież w 2019 roku do wyborów. Z sytuacją, w której jedno się mówi, a drugie się robi. Moja droga również z suwerenną Polską się kończy z uwagi na to, że suwerenna Polska zdecydowała się w dalszym ciągu wspierać projekt Zjednoczonej Prawicy, który w moim przekonaniu utracił sens. Poza tym, skoro pani Anna Siarkowska tak bardzo sprzeciwiała się polityce rządu w czasie pandemii, to dlaczego wtedy nie przeszła do Konfederacji? Dlaczego też tego nie zrobiła w 2022 roku, tylko wybrała Solidarną Polskę? Dlaczego zmieniła zdanie? Co takiego się zmieniło od tamtego czasu? Czyżby chodziło o wzrosty Konfederacji w sondażach? Twitterowicz Wolność Słowa przypomniał wypowiedź pana Krzysztofa Bosaka z okolic 2020 roku. Czy byłby możliwy sojusz Konfederacji na przykład z Solidarną Polską? Prawica zjednoczyła się w Konfederacji, natomiast sojusz sił centrowych, bezideowych, lewicujących i prawicujących, czyli obóz pisowski, rzeczywiście trzeszczy w posadach, natomiast ja nie nazywałbym ich ani zjednoczoną, ani prawicą, bo to są po prostu frazesy, które oni sobie wymyślili, żeby się uwiarygadniać w opinii publicznej. My nie planujemy asekurować kogokolwiek z tego obozu. Nie planujemy być szalupą ratunkową dla którejkolwiek z frakcji obozu Jarosława Kaczyńskiego. I myślę, że ci politycy są dorosłymi ludźmi i od 5 lat sterują państwem w szkodliwy w naszej opinii sposób. Wiedzą, co robią i powinni za to zapłacić cenę, a my nie jesteśmy od tego, żeby tam komukolwiek dawać ubezpieczenie czy snuć jakieś miraże. Natomiast Konfederacja jest zainteresowana organicznym, samodzielnym rozwojem naszej inicjatywy politycznej w oparciu o ludzi ideowych, a nie o jakichś skoczków z obozu rządzącego. Z drugiej strony na dzisiejszej konferencji pan Krzysztof Bosak powiedział coś takiego. Jeżeli ktoś był twardy i pokazał w różnych sytuacjach, że ma charakter, że jest odważny, to dla takich osób w Konfederacji jest miejsce, niezależnie czy przyjdą do nas ze środowiska wcześniej PSL Kukiz 15 jak Stanisław Tyszka, czy ze środowiska Republikanów Kukiz 15, później Klub PiS, członkiem PiSu Anna Siarkowska nigdy nie była, to też świadomy wybór, dla takich osób jest miejsce. I powiem więcej, jeżeli są takie osoby jeszcze gdzieś w innych partiach politycznych, które myślą podobnie jak my, niech przyjdą, niech pokażą, co są warte, niech pracują na ten wspólny szyld, bo Konfederacja to nie jest partia, która ma szklany sufit. Może jednak ten Janusz Kowalski na listach Konfederacji to nie jest wcale aż taki głupi pomysł. Warto przypomnieć, że pani Annie zdarzyło się krytykować Konfederację. Jeden z twitterowiczów napisał: po pierwsze proszę pokazać, gdzie Trzaskowski chce zmienić prawa aborcyjne. Opieszałość od 5 lat? Ma pani wybór. Jest w Polsce jedna partia, która chce całkowitego zakazu aborcji i jest to Konfederacja. Nie jest pani skazana na PiS. Na co pani Anna odpisała: co do Konfederacji, to stoi dziś ona po tej samej stronie co Roman Giertych. Wspiera Platformę Obywatelską.
Ta zaś jest główną siłą polityczną wprowadzającą rewolucję kulturową w Polsce. Co do Konfederacji, to stoi dziś ona po tej samej stronie, co Roman Giertych, wspiera Platformę Obywatelską. To zaś jest główną siłą polityczną wprowadzającą rewolucję kulturową w Polsce 6 lipca 20. Mhm. A panie rektorze, w jakim kontekście był ten tweet napisany? Pani jest autorką, to pani nam może powiedzieć. No to, ale to pan mnie generalnie pyta... Pani prosiła o cytat. Jeszcze, jeśli można, odpowiadam. Pan mnie pyta o tweet sprzed kilku lat, nie podając, no 3 lat, świetnie, nie podając żadnego kontekstu i próbując dowiedzieć się ode mnie w tym momencie tegoż kontekstu. Jest to cokolwiek, że tak powiem, dziwne oczekiwanie z państwa strony. To ciekawe, bo pani Anna wczoraj te tweety skasowała, więc musiała pamiętać, jaki był ich kontekst. Innym razem pani Anna napisała: czy złożyliście jakąś poprawkę, która by ograniczenie gotówki cofała? Bo Solidarna Polska tak. Już 2-krotnie dzięki poprawkom Marcina Warchoła ograniczenie zostało przesunięte o kolejny rok. Robimy wszystko, by złe rzeczy skutecznie opóźniać, a Konfederacja tylko krzyczy. Czyli jedynka Konfederacji z Gdyni, pan Stanisław Tyszka, miał rację. Konfederacja to partia krzykaczy. To jest marginalne ugrupowanie. Bo nie robicie wewnętrzne. Hejterów i krzykaczy. My, panie redaktorze, pracujemy uczciwie, bo za to nam płacą obywatele, przedstawiamy konstruktywne projekty, nie sposób a nie chodzimy zauważyć i krzyczymy. Czy Marek Jakubiak, czy wcześniej poseł Kulesza, no to nie są jakieś straty dla was? Nie, to znaczy my oddzieliliśmy ziarno od plew przez te 3,5 roku. Znaczy ci, którzy są koniunkturalistami, siedzą przeciwko ziarna. Ci, którzy są koniunkturalistami, po prostu, którzy wolą, prawda, gdzieś tam krzyczeć po mediach zamiast pracować merytorycznie w Sejmie, poszli. I bardzo dobrze. Z panią Anną mam jeszcze jeden problem. Już raz pokazała swoją lojalność, odchodząc z Kukiz15 do PiS. Jaką mamy pewność, że w przypadku, kiedy po wyborach PiSowi do większości będzie brakowało powiedzmy 10 posłów, to pani Anna nie będzie jedną z tych osób, które z Konfederacji przejdą do PiS. Z panem Banasiem ta obawa jest troszeczkę mniejsza, ponieważ on i jego ojciec, prezes NIK, prowadzą z PiS taką małą wojenkę. Nie wiem, na ile ona jest pozorowana, a na ile nie, ale oficjalnie taką wojenkę prowadzą. Więc pan Banaś do PiS raczej nie dołączy. Nie wiem tylko, jaki jest jego stosunek do Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak zabieg z panem Banasiem, czyli zapewnienie sobie ochrony, szukanie haków na PiS, próba rozliczenia PiS z pomocą prezesa NIK może mieć jakiś sens, tak jednoczesne wprowadzenie na listy i do partii pani Anny Siarkowskiej, która jeszcze do niedawna była w obozie Zjednoczonej Prawicy, wydaje mi się zabiegiem dosyć dziwnym. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy umieszczenie na listach pana Jakuba Banasia i pani Anny Siarkowskiej to dobry ruch Konfederacji? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.